O parkingu przy katedrze świętego Jakuba zrobiło się głośno 30 października, gdy działacze lewicowi zorganizowali pierwszą pikietę przed gmachem kościoła. Kilka dni później lewicowcy drugi raz protestowali na katedralnym parkingu i to właśnie ten parking, a ściślej mówiąc opłaty za niego, stało się kością niezgody. Na początku, kiedy wprowadzono płatny parking, pobierane były opłaty za parking w formie cegiełki. Według nas była to forma niezgodna z prawem. Tutaj strona parafii nie zgodziła się z tym, uważając, że mają do tego prawo. Jednak ze względu na nasze protesty zmieniono ten system już na bilety, które, jak Państwo tutaj parkowali, zapewne dostali. Druga pikieta organizacji lewicowych stała się bodźcem dla księży do zorganizowania rozmów pomiędzy stronami. Wczoraj podczas konferencji prasowej spór został rozwiązany dzięki obopólnemu porozumieniu. Czy jako parafia, drodzy Państwo, nie wprowadziliśmy tej cegiełki czy jakichkolwiek opłat bez konsultacji czy opinii na ten temat. Jesteśmy przekonani, że ta forma była formą zwyczajowo przyjętą, czy była możliwą do wprowadzenia. Jednak na skutek niepotrzebnych, złych emocji, a my jesteśmy przeciwnikami tego, żeby akurat to miejsce, katedra, wywoływała negatywne emocje. My bardzo chcemy, żeby ona wywoływała tylko pozytywne emocje wszystkich ludzi, bo jest wizytówką tego miasta dla większości. Wprowadziliśmy taką formę, która dzisiaj nie budzi wątpliwości. Teraz opłata za parking wynosi 1,50 zł za godzinę, czyli 50 groszy więcej niż wcześniej. Powodem zmiany ceny jest wprowadzenie biletów w miejsce cegiełek. W związku z tym księża przestali być zwolnieni z odprowadzania podatku od naliczanych opłat. Parafia Świętego Jakuba zatrudnia 10 osób świeckich, m.in. do obsługi parkingu. W tej chwili parafia zatrudnia w całości jako parafia 10 pracowników świeckich na różnych odcinkach, bo to jest biuro parafialne, sekretariat parafii, księgarnia i między innymi też obsługa techniczna, konserwatorzy, czy sezonowo pilnowanie ruchu turystycznego i są to osoby zatrudnione w sposób legalny. Także pomagają nam tutaj osoby, które można określić mianem bezdomnych, którzy tutaj znaleźli swoje miejsce, swój ciepły kąt, swoje życie, ale one też w niepełnym wymiarze godzin są przez nas zatrudniane. Spór został rozstrzygnięty na rzecz działaczy lewicy, gdyż od tej pory duchowni będą zobowiązani do płacenia podatku. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy działacze organizacji lewicowych są całkowicie usatysfakcjonowani. W dalszym ciągu niejasna jest ten okres, w którym była pobierana cegiełka. Strona kościelna, parafia twierdzi, że tak jak jest powiedziane według konkordatu, według przepisów konkordatowych, mają do tego prawo. Natomiast my nie zgadzamy się z tym, ponieważ zapis konkordatowy wyraźnie mówi, że w sposób i w miejscu zwyczajowo przyjętym dla nas sposób, w którym można by było zbierać to postawienie skarbonki i wrzucanie datków, natomiast nie forma cegiełki i nie taksa ustalona. Na parkingu przy katedrze mieści się około 70 samochodów, a miesięczny dochód z jego prowadzenia wynosi około 4000 zł minus VAT. Dla porównania roczny budżet parafii to 800 000 zł, z czego połowa pochodzi z datków od parafian.